Siema, tutaj jest PartyATX, a dzisiaj gramy sobie Rengarem na Flexie, na bronzie i zrobimy sobie taki filmik. Rengar na Flexie, coś tam, postraj bronz, zobaczymy jeszcze. Oczywiście przypominam o zostawieniu oceny pod filmem, o zostawieniu suba na kanale. Dawno filmu nie było, zaraz o tym pogadamy, ale co tu mogę powiedzieć? Czekajcie, zobaczcie, czy się nagrywa, bo raz nagrywałem Rengara i mi nie wyszło właśnie. A dobra gierka wyszła strasznie i mi nie wyszła. No trudno, no. Oczywiście masterki i runy. Runy mam tutaj, run nie bierzcie przykładu z tych run, co tu mam. Items. O Boże święty. Holy fuck, sorry. Nie bierzcie przykładu. Nie bierzcie przykładu w ogóle ze mnie w takim razie. Zapomniałem o itemach. Co mogę powiedzieć? Nie bierzcie przykładu ze mnie z run, które mam tutaj. Mam nadzieję, że głos jest dosyć głośno, ale wydaje mi się, że będzie dosyć cicho. Ale co do tego... Ale żebym spieprzył, no nic się nie stało w sumie. Ten Rengar jest dosyć silny, lasy radę, chłopak. Okej, mam nadzieję, muzyczka jest trochę cicho, może ją wam podgłoszę. O, fakt, dobra, już jej nie podgłoszę. Co ty robisz, co no? Dobra, już zrobię tą żabę. Nie planowałem jej robić. Ale jak już Sona ją obudziła, a ja na nią skoczyłem, to już zrobimy. Co do run właśnie, nie bierzcie przykładu ze mnie z tych run, co tu mam na tym koncie. Tu mam jakieś losowe strasznie, tutaj kolega nie miał run za bardzo. Co do masterek, oczywiście gramy pod pioruny, tak jak zawsze. Kilka masterek się zmieniło, ale to nic. Możecie sobie zacząć na oldskillu czy coś takiego. Tam najlepiej będzie. Dobra. On już trzeci level, ładnie. Troszkę więcej XP z tego niż wcześniej, tak mi się wydaje. Niż wcześniej było w dżungli. Na pewno tyle. Na pewno trochę więcej jest, bo no, wydaje mi się, że może trochę, nie wiem, trudniejsze na dżungla. Nie wiem. Inaczej jest z niektórymi postaciami. Dla niektórych postaci jest trochę trudniej. Taki master ma trudniej o tyle, że na przykład więcej raptorów jest. To jest trudniejsze akurat od mastera. Przez to, że wiecie, no tak to... O, fuck, ukradli mi tego. A to śmiecie. No nic się nie stało. Potem powinienem mieć tak chyba czwarty level. Taki master powinien mieć trochę trudniej, no bo wcześniej zahaczał wszystkie raptory naraz i łatwo je bardzo czyścił. Teraz jest trochę trudniej. Właśnie, zobaczcie, to jest XP. Boże święty, ta dżungla. Nie wiem, czy oni tego XP nie zmniejszą. Tak naprawdę, no strasznie dużo tego XP jest. No dobrze. Dobrze dla mnie. On 21 farmy. Jezus Maria. Witam serdecznie. Help! Nie pykło, co chciałem zrobić. Dobra, nic się nie stało tam. Mam 0-1-1, spoko. Trochę hajsu wpadło. Kupimy sobie Katik na dubla. No trudno, on ma 7 farm. Czemu ma 7 farm? W ogóle jakie dziwne itemy do tego, dla Rengara. To się powinno kupować Rengarem. Nie wiem, czemu mi proponują tamte. A dobra, czemu ostatnio filmów nie ma? Oczywiście pisałem na tym fanpage. Oczywiście, przypominam oczywiście, żeby zostawić. Oczywiście, czy ja powiem to słowo jeszcze 400 razy w tym odcinku? Żeby zostawić lajka na fanpage'u, tam są czasem jakieś informacje wstawiam, czasem jakieś fajne obrazki, memiasz. Także oczywiście polecam go, jak ktoś chce. I oczywiście łatwy kontakt sam jest do mnie, ze mną, jak to nazwać, jak zwał, tak srał, wiecie o co chodzi. Kupej te trzmato. Nice, ładnie to wyszło, bardzo ładnie. Dawaj. Czekajcie, zaraz wam poopowiadam, jak tam z odcinkami. Czemu jest ich ostatnio troszeczkę, odrobinkę mniej. Aha, nie skoczył mi na tego. Co? Dobra moja.
mamy dubla. Bardzo ładnie. Ostatnio, po pierwsze, studia mam, oczywiście, chodzę na ekonomię, jakby ktoś nie wiedział, zobaczcie sobie Q&A. No ale chodzę na ekonomię, jakby ktoś nie wiedział, studia ostatnio jest trochę więcej tych rzeczy, bo kilka zajęć przepadło, teraz je odrabiamy, także wiecie. I też nie zawsze mogę nagrywać u siebie, to też mówię czasem w filmach, jeżeli są stali widzowie, oglądają te filmy, to wiedzą, nie zawsze mogę nagrywać. Także wiecie, nagrywam dlatego, na przykład teraz jest trzecia nad ranem, czy tam trzecia w nocy, jak to woli to nazwać. No i tyle. Także wiecie. Także no filmy pojawiają się nieregularnie, ale jak już teraz trochę regularnie będzie, bo teraz weekend się zbliża, także będzie można trochę ponagrywać. I no, mam nadzieję, że będzie trochę lepiej ogólnie z tą frekwencją na kanale, bo kurde, miesiąc się strasznie dobrze zaczął, ten. Strasznie dobrze go zaczęliśmy ogólnie i no szkoda, bo myślałem, że jakieś rekordy padną, a przez to jak miesiąc się kończy, chyba nic nie będzie. Słuchajcie, tarczka i minie. Okej, czekałem, może i tarczka minie, wiadomo, bo ona ma tą tarczkę gównianą, ale dobra, ładnie dobrze. Mamy 3-1. Rengar jest ogólnie jednym chyba z najsilniejszych junglerów ogólnie teraz, tak mi się wydaje teraz, dopóki go nie znerfią w presezonie. Na razie jest bardzo silny i polecam go. Kto chce sobie grać tego flexa, właśnie go gram, to oczywiście zapraszam do grania Rengarem, zachęcam, bo bardzo mocny. Według mnie mocniejszy niż Kha'Zix, chociaż wydawało mi się na początku, jak zaczynałem tutaj w presezonie grać, że Kha'Zix będzie silniejszy. Po tym sam widziałem, co on tam odpieprzał w tym, na tym PB, ale jednak. Mogę skoczyć z krzaków. Jakby ktoś nie wiedział, skok z krzaków daje teraz staki. Nie, Malphite. Ja ci tego nie dam, bo on mi mógł grać to smite'em. Także no, dlatego mimo ostatnich odcinków, mam nadzieję, że teraz będzie trochę więcej odcinków, trochę regularniej będzie. Nie wiem, jak to będzie tak naprawdę, ale... Ale mam nadzieję, że trochę się poprawimy, bo przez kilka dni nie było odcinku. Tutaj macie teraz Rengara, będzie za chwilę. Ogólnie Rengara bym chętnie ponagrywał, znaczy więcej bym go ponagrywał. Aha, on jest na... On był na DC-ku, to dość ważne. Zabiłem DC-ka z tym takim hamem. O nie, no myślałem, że mogłem. Fuck, nie wyszło. Malphite prawdopodobnie nie zabiją, nie ma obrażeń. Ty syfie. Malphite, ty syfie. Fuck. Nie miałem zasięgu. Szkoda. Dobra, nieważne. Tu Kha'Zix prawdopodobnie idzie. A przynajmniej powinien iść, jeżeli już wrócił z DC-ka. Mam nadzieję, że nie ma tego DC-ka cały czas, bo chciałbym sobie dużo więcej pograć tym Rengarem. Przetestować jakiś build, bo nie jestem pewny do końca, jak go też budować. O, ja ze sobą nie ugrałem. Rengar, ty dziobą! O nie, najgorsze set, co mogę w życiu zrobić. Ciekawe, czy padniesz. Nie, przeżyję. Znaczy wygra Z, bo moby przyszły. No i tak by wygrał chyba. Ale no nieźle mu poszło. Dajcie budkę. Widziałem, że ludzie budują ten item na pierwszy item Rengara. Nie jestem pewny, czy to jest dobre. Przetestujemy tutaj w tej gierce. Znaczy ogólnie mało gier gram w tym presezonie. Jakby kogoś interesowało, ja jestem w platynie 5 chyba. Jestem w platynie 5 w tym flexie. Wywaliło mnie. Na początku wywaliło mnie do silvera, później naprawili te coś tam, poprawili. Zagrałem następną grę i wywaliło mnie do platyny 5, także spoko. 4-2, słabo dosyć. Także wiecie. I te flexy ogólnie są takie, że no dla mnie to jest takie, w presezonie sobie to pogram, ale
Czy ja będę grał to nadal? Wydaje mi się, że nie. Fuck. Mogliby tu podejść. Ale chyba nie wyglądają na zbyt chętny. Gdzie są? Chyba cofnęli po prostu gdzieś szuka. Cofnęli się? Nice. Także wiecie. Mam nadzieję, że mój głos dobrze słychać. Czekajcie, muzyka przepadła. Także puśćmy cokolwiek. Dobra, leci coś. Trochę cicho to jest. Czekajcie mnie to podgłośnić. Jeżeli macie laga teraz, to nie przejmujcie się. Aha, to jest strasznie cicho. Jeżeli mieliście laga przez chwilę, nie przejmujcie się, to moja wina. Hehe. Nie regulujcie odbiorników. Żarty! Żarty na naprawdę wysokim poziomie. Ile to trwa? No, na mnie powinien zabijać ścianę jakoś. A nie, zapomniałem, że to jest jednak brąz. I ludzie tutaj troszeczkę wolniej reagują na cokolwiek. Zawiłbym tego. Swayna na tym idzie. Czy Swayna na tym idzie? Na pewno nie widziałem. Chociaż jakiś film na kanale jest z nim, ale mało oglądany. Chociaż szkoda, bo bardzo dobra gierka, było 1000 ponad apenim. I dodatkowo penta jakaś nawet była, także zachęcam oczywiście do obejrzenia. Jak ktoś nie widział tak dobrego filmu. Aż tak dobrego filmu. Możliwe, że tu ktoś będzie szedł. No dobra, o już ten. Boże święty. Ten botlej. Ten Kha'Zix. Dobra, pierwszy tego Kha'Zixa. Nie mam pojęcia, gdzie on jest. Ten botlej. Boże ci winić 2 TMF. Jezus Maria. Ty piaro ogar. Co ja mogę zrobić? Mogę popróbować ich zabijać. One ma w sumie tylko jeden item. Rux ma 1-3 i nie ma nawet asyst za bardzo, więc spoko. Nie opłaca się teraz tak po prostu robić tych buffów i innych. Tylko lepiej skoczyć. Nie chcę mi się ulti używać nawet. Powiem wam tak. Powiem wam tak. Uff, mój, hehe. Może zrobimy tu jakieś 50 fraczków. Ja bym się nie obraził. Zabijmy tego Swayna, bo nie wiem, co to jest za build. What the fuck? Co to jest za build, ludzie? Co się z tego buduje, że on to kupił? Kupił? Chory czy... Znaczy pijany, czy jest pełna rozumu? Fuck, no musiałeś uciec. A, da się do mobów doskoczyć. Chyba w jednym odcinku mówiłem, że się nie da. Co było jednak oszustwem. Bardzo chamskim strasznie. Aha, on ma ich zostaw. Myślę, że tym ich zostaw mi coś zrobi. Mógłbym wziąć nie, teoretycznie tego tureta, ale nie chcę bardzo. Zabiłbym go dla staka. Nie wiem, jak do niego podejść. Jak on zapieprza strasznie. No da, nie mają chyba jeszcze tego. Oni mają jeszcze tego Drake'a. Moc. Dobra, wziąłem go. No widać, że brąz. Strasznie to widać. Popróbuję chyba ponagrywać coś u siebie na koncie w tym presezonie. Trochę więcej, tak jak mówiłem, żeby były jakieś luźne gierki jak ta. Tylko wiecie, no mi się przyjemniej nagrywa tutaj, bo mogę bardziej się skupić na gadaniu do was.
niż na takim prawdziwym klikaniu w tą grę. Tak, uważaj, uważaj, tu jest Kazik. Jezus Maria, czy mi coś tak się da. Kupmy sobie Yomu, albo nie, Infi. Infi działa nieźle, bo mamy 100% kryta z ulta. Także działa naprawdę fajnie. O Boże, oni popadają. O, trzeba jest ślep. Bardzo dziwne zagranie. Dobra, mamy, pamiętajcie, że mamy 100% kryta z ulti, także przyjemne, przyjemne. Co on za build leci? What the fuck? Nie mam pojęcia, no dobra, zabijmy go. Sporo movementa, gościu. Nie wiem, co się... Nie wiem, co miało znaczyć za bardzo to, co on zrobił. No dobra. Poszukajmy sobie Jinx Selskin. Okay. Widzę, że to tanie zagrywki w wyzywaniu przeciwnika. Selskin. Naprawdę tanie zagranie. Dobra, bardzo ładnie czyścimy dżunglę. Nawet nie chcę mi się zostawiać u mojego moba, bo w sumie mam 10-2 do ludzi. 100 farmy, golemów nie robię, one dają dużo farmy, bardzo takie, wiecie, liczby. Kupmy sobie to. Znaczy oni mają strasznie nietankowaty team, tylko mają popi, więc raczej nic nie będziemy specjalnego lecieć na tego Arbortena. Idźmy na tego, na nich. Yo. Tu jest złożone, bo trafiła serio. Jezus Maria, zaliczyłem tripla. Teraz tak się bić. Aha, on mnie nie gości nawet. Z bot? Kupię sobie chyba ten item na... Znaczy tutaj raczej nie wiem, czy nie wiem, czy warto przykład z build, brać przykład z buildu, który ja tu zrobię. Ale ja sobie raczej polecę taki bardzo luźny build pod taką, pod tą gierkę tak naprawdę, tylko i pod to, że gram na brązie. Także wiecie, jeżeli planujecie wejść gdzieś wyżej Rengarem, nie wiem, czy się opłaca grać tym buildem, co ja tu zrobię. Mam nadzieję, że będzie w miarę dobry. I honor you bro, very good. Widzieliście? Jak się kłócą, no to czy mi dać honora, czy nie? Bardzo poprawne ludzie. Mam nadzieję, że tu nie macie żadnego warda i nic. Stop. Szkoda. Szkoda, że nie dogoniłem. Czy ona leci jakiś... Nie, myślałem, że on leci jakiś Arbor, ona statika tylko leci. Dobra, to nic. Weźmy Clouda i możliwe, że jakiś Infernal tu się pojawi. Zrobiłbym sobie więcej AD niż, tutaj 400 czy coś takiego. Znaczy nie, ja już mam 400 AD, dobra. Popieprzyło mi się kapkę. Pójdźmy, kogo zabić? Jezus Maria, jak... Oh, mocne to! Strasznie mocne, jakby ktoś pytał. Ops, nie wiem, czy ona nas nie zabije. Gdzie ona wpisna? Nie wiem, co ona zrobiła.
Dziwne. Dziwne to było. Dziwne i ciekawe w sumie. No dobra, mam 16 fragów. Bardzo ładnie się gra, bardzo przyjemna gierka. Czekajcie, co by tu polecieć? Właśnie myślałem o tym itemku. Mam 30% CDR-ów, on mi się przydał nawet. A dajcie. Dajcie to. 443 AD. Niezły wynik. Znowu cloud? Boże, 3 cloudy na samym początku gry, to w sumie dziwna rzecz. Aha, dobra, nie wiem co się stało. Było dziwaczne bardzo. Czy ona puściła R-kę? To o, nawet prawie trafiła. W ogóle to jest fajny skin do Jinx. Ops. Przydałby mi się tamten item, który właśnie lecę. Ale niedługo więc buduję, więc spokojnie, nie ma co się śpieszyć. Na brązie to nie ma, wiecie, chyba nie ma po co się śpieszyć, nie widzę. Tutaj zawsze trzeba na czynku grać. Mam już info w ogóle. Od kiedy cofnę? Wydaję chyba 3000 golda ponad, więc powinno być teraz na kapkę łatwy. Nie wiem czy Trinity nie powiedzieć, ale chyba teraz Trinity się już nie opłaca w tej grze na Rengara. Ale dla jajec. Pójdźmy na topa, zabijmy ich tam czterech. Sam widok nie jest. O, użył mi się. O, bardzo ładnie. Ile już mi trwa to ulti? 20 sekundy. Przyjemny czas. O, trzech ich tam było, nie czterech, ale chyba co będzie cór. Coś się trochę boję, że w tym presezonie będę wam dał krótkie gierki. 19 fragów ręka, no przyjemnie. Jezus Maria, krydze 2000, znaczy 1100, mała różnica. Mam 150 fragów w 20 minucie, to jest... Ej, więcej z gry, no, ale to jest, wiadomo, brązy, tutaj ludzie aż takiej uwagi do farmy nie przywiązują, ale też nie przesadzajmy, no to nie jest już, wiecie, średniowiecze, League of Legendowe, gdzie ludzie nie wiedzieli, co to jest farma, jednak to nawet chyba w razie farmy coś nie wiem. Teraz tak, o, proszę, ona tam mięta. Czekajcie, ile ją mu daje CDR-u? Idealnie. Wskaz sobie ją zbuduje. Będzie nawet fajne, wydaje mi się. Ją będzie nawet fajne tutaj. I za buta potem może stawimy Trinity. Nie wiem, zobaczymy jeszcze. Trochę późno to ją. Wydaje mi się, że wcześniej powinno się lecieć, ale to jest już południe. Jezus, no sporo leje. Sporo tłukę. No, bardzo dużo. No wiecie, mam 500 AD w... 12 minut. Także nie ma co się za bardzo dziwić, że ja tłukę jak głupi, jak potłuczony. Ale dobra, właśnie. No tylko ta MF-ka ma fragi, tak naprawdę. Zobaczcie ich team na ten kasy, ich z niczym, nawet mając te tam dwa fragi, czyli ile on tam ma, czy 9. To też nie jest różnica w tym przypadku. Nie, on ma 8 fragów, no ale w sumie. No nie wiem skąd on nie ma tak naprawdę. No tylko ta MF-ka złapała kilka fragów i tyle. I dlatego pobiegnę zrobić pętę. Ops. O! Za późno włożyłem. Nice! Przynajmniej hajs zgarnęli, tak? To był mój cel. 20 fragów i tak. Spokojnie. Mam nadzieję, że to nie będzie jedna z tych gier, gdzie jak padłem już tam któryś pierwszy raz w coś, to potem już poleciało, bo zazwyczaj tak mam w tych grach. Ale nie, dobra. Jezus Maria, myślałem, że Z padnie bijąc się na bazika taki z MF-ką. I używając ulti i innych tam rzeczy, wiecie. Zaklinacz psów i te sprawy.
tym Swain to też paranoja, chociaż ona build podpusza, więc teoretycznie, jeżeli mu pozwolimy na to, no to może dużo zrobić. Tylko to jest teoria, no w praktyce wydaje mi się, że on mało zrobi, no ale wiecie, nie ma co jednak przesadzać. Nie ma jak przesadzać, ja teraz przesadziłem mówiąc tą teorię dziwną. Raczej nie ma co dawać gościowi za dużo. No i tu będą szli. Rol, myślałem, że tego złapię. O Boże, te flesze. Jezus Maria, jaki on mały zasięg. Łap typa. No dobra, mamy dobra. Nikt tego nie robi, dobra. 22 fragi, ładnie. Nice, ale leci. Czekajcie, nie chcę mi się zabijać MF-ki za bardzo. Nice, uuu. Padł nasz koleżka, mam 17 level w tej minucie. Jezus Maria. Oła, kryt za 1000 mordy. Jezus, to kwadra jest? Nie, dobra, triple tylko. O Boże, 25. No, ten Rengar. Posłuchajcie mnie, jeżeli jesteście graczami League of Legends, jeżeli jesteście graczami League of Legends i macie brąz, jeżeli gracie Flexa w presezonie, tak, grajcie Rengarem. Tak, grałem Rengarem. No to jest nawiązanie, jeżeli oglądacie YouTube, ale cię schodzi. Nawiązanie tak śmieszne, ja pierwszy. Teraz będzie Infernal. Więc na pewno muszę go wziąć. Czekajcie, item. Jaki item mogę teraz polecieć na to miejsce? To Trinity, no tak myślę, ale tak średnim się je chcę budować. No demyki bym coś poleciał raczej. Zaraz zobaczymy co. Aż już to blue, jedno to. Myślę, co tu polecić na ten DMG. Wydaje mi się, że ten item będzie najfajniejszy. Wiem, że mam cooldowny, już mówiłem, że nie naśladujcie tego buildu. On jest taki raczej tylko po tą gierkę. A poza tym on mi da kryta dodatkowego. Przy okazji będzie jakiś. Czy Blood Tristera, tak myślę. Kurde, Blood Trister też byłby nawet niezłym itemem tutaj. Myślę, który ten byłby lepszy. Patrzcie na to. Co? Ja w nim skoczyłem, upadła. Tak się robi. 26 fragów. Weźmiemy ją. Czy ona weźmie sobie tureta, a ja ją wezmę za chwilkę. Hehehe. Witam panią. No trochę mi zadała, patrzcie. Blood Tristerach ja polecę. Nie wiem za bardzo. No teraz w sumie pod te kryty, one są już mniej ważne takie. Te kryty są ważne o tyle, że... no w tym... przy tym ulcie ten kryt mi dużo daje, proszę, już mam ult. Ale poza ultem kryt... Znaczy nie jest aż tak potrzebny, tak dlatego weźmiemy sobie to i ta tarczka zawsze coś da i 75 AD też. Nie wiem ile będę miał tego AD, ale strasznie dużo. Zrobię Infernala. Jak będę miał Blood Tristera, zrobię Infernala. Wydaje mi się, że naprawdę da się dużo wycisnąć. No raczej nie będę leciał tego itemka SS Rival, czy jak to się tam nazywa. Essence Rival, no bo to nie jest po prostu mi potrzebne teraz. Wystarczy, że mój team zabije MFK, to skin z gry. Ale oczywiście, mój team nie jest tym teamem, który próbuje myśleć. Dlatego to jest oczywiście plus. Dzięki temu tak gra 30 minut, a nie 20, bo w sumie mogłaś już schodzić dawno temu, tak naprawdę. Z
wystarczy, że przeciwnicy by dali sura. To byłoby najprostsze od razu. Jezus Maria, i powiedzcie mi, że nie da się one-shotować. A da się. A da się, takie buty. Ła. Ła. To było... Ała, bolesne, ała. Ona padnie? To niemożliwe. O. O, nice. To było... Interesujące. Fakt, Gazix. Dałbym chętniej to było, tak naprawdę. Dobra, tam. 30 fragów. Ha! Nawet nie wiedziałem, ile jest. Przestałem śledzić aż tak dokładnie, ale 30 fragów. Bardzo ładnie. No szkoda, że padnie ta MF-ka. O! Ona się wyleczyła na mobach, kumacie to? Tego się nie spodziewałem. Że ona takie coś wymyśli w ogóle. Nice. To było naprawdę ładne. 40 sekund. Ej, halo, halo, halo. Czy wy mi chcecie zabrać Infernala? Nie, na szczęście ja zdążę wstać. Oni poszli na Barona. Powinni go wziąć. Mam 700 AD z Infernalem i Baronem. Powinno być dużo więcej. Wezmę tego Barona, to nic. Znaczy on by mi dał te 50 AD. Infernal mi też trochę tam... Kurde, szkoda. No ale Infernala wezmę teraz. O to i tak nie dało się walczyć. A Infernal jednak może spodlać. Ona go weźmie? Mam nadzieję. Pobiegnę tam na wszelki wypadek. O, 740 AD. Widzę 2000. No, z tym Infernalem, a nie z tym Baronem, to ile ja bym miał? 800. Co najwyżej 800. To i tak, nie jest źle. No, kurde. Nie jestem pewny, co zrobić, żeby mieć jeszcze więcej AD. No, to jest jednak dosyć trudna rzecz. Zrobić ten 1000 za jak Night Blue. Nie wiem, czy wiecie, kto to jest, ale on zrobił 1000. Nie wiem, jak to powtórzyć. Było mega, no i tyle. No. Mega rzecz. Mega rzecz. Kazix, jesteś bogiem. Aha. To rozumiem, że to jest koniec. Ha! Ciężka gra. 32 fragi. Fajna gierka i tyle. To jest właśnie Rengar versus Flex. Pogromca brązu, 32 kile i te sprawy. Szkoda, że pęty nie wypieprzyłem, bo była szansa teraz, ale trudno. Teoretycznie mogą to jeszcze grać. Zobaczymy, czy mi to w serio wyjdzie. Fajnie było, ale to jest jego teoria. Tak naprawdę za 8 sekund, no to Kazik chce go nie obrać. To jest jasne. Dajcie Hydrę. 760 AD, no 800 byłoby na spokojnie z Baronem. Nie skończę tego, no i spoko. No i może 40 fragów zrobię, co? Chociaż ostatnio zrobiłem 40 fragów ponad. No jakoś was to nie przyciągnęło, no przykro mi. No znaczy wiecie, no. To, że zrobiłem 40 fragów to nic raczej, no ale jednak przyciąga to. Zazwyczaj przyciągało. Nie wiem, co się teraz stało, że tak po prostu tak. Tak. A zapomniałem, że sprzedałem mi ten narzędzia.
Ufa, ufa. Nie, gościu, ja tu miałem rzucę na pętę. Fuck you, gościu. Nie. A 35 fragów jest. Strasznie słaby build tego Swaina. Według mnie. Jezus Maria, dobra, i tak już miałem szansę na pętę. Wstawać ze z grobu, jak chcecie. Wstańcie ze z grobu, jak chcecie. Ale 76, 760 AD bez barona. Naprawdę i tak nie zmieni, według mnie. Nice. Także wiecie. Przyjemna gierka, strasznie przyjemna. Strasznie przyjemnie gra się tym Rengarem, bardzo. Już tamten taki wiecie. Nie to, że mi się znudził, bo niedługo pewnie będzie mi się chciało nim zagrać, ale na tym mi się na razie przyjemnie gra bardzo. Bo jest coś nowego tak naprawdę. Ja tak męczyłem tamtego Rengara. Grałem nim naprawdę dużo. Możecie mi uwierzyć na słowo, że gra naprawdę dużo. Czy mam tu szansę? A nie, nie mam szansę zapędy, bo nie ma ich pięciu. Ech. Ech. O, broń to Lux sam. Kurde, zabrakło mi dwóch fragów do 40. Szkoda. Szkoda, szkoda. Prawie 40 kili. Ale nie będzie 40, no bo moby ich chyba skończą. Jak nie moby, no to cokolwiek innego. Aha, no moby ich skończą. Brakuje mi dwa fragi. Mogę to zrobić teoretycznie. Jest! 41! Rekord Rengara na kanale. No ale 41 fragów. Szkoda, że nie 40. 42 miał Night Blue Rengarem chyba. Coś takiego. No i tak, piękna gierka. Powiem tak, piękna gierka. 41 fragów. Yeah, pierwszy. Tyle. Jeżeli coś podobało, zostawcie ocenę na kanale, zostawcie suba. I mam nadzieję, że przez kilka następnych dni będą filmy codziennie. Jak nie, to trudno, ale miejmy nadzieję. Na razie.